Witam Was. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić sobie samemu w domu mleko owsiane. Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest płatki owsiane. Po prostu bierzemy, można je sobie troszeczkę w wodzie namoczyć na początku, wrzucić je do blendera i zmiksować, później przecedzić. Drugą opcją jest po prostu wziąć owies, taki jak ja tutaj mam, prosto z pola. Można go ugotować. Troszeczkę ostudzić, no ale wiadomo, to już nie będzie taka opcja, jak ma być. I też to samo można zrobić. Albo po prostu ja tutaj ten mam, on teraz praktycznie prawie 2 dni stał, namoczony w wodzie, czyli już praktycznie zaczyna, można powiedzieć, kiełkować za chwilę, by zaczął, jakbym go jeszcze dłużej zostawił. Wodę trzeba wtedy zmieniać się 3 razy na dzień, w tym, żeby to po prostu nam tutaj nie skisło, nie spleśniało i nie wiadomo, co jeszcze z tym. Także wymieniamy to sobie tą wodę i teraz wrzucamy sobie do blendera. Tak, dzisiaj na innym sprzęcie. Stary poszedł na emeryturę. Zasłużoną po 9 latach. Teraz zalewamy sobie to wodą. I odpalamy. Dobra. Mamy to zmiksowane. Zrobiłem przerwę, ale to 3 razy po 30 sekund go włączyłem, żeby to dobrze przemlało. Teraz potrzebujemy dzbanek i sitko i łyżkę, której znowu nie mam. Dobrze, będziemy to sobie przecedzać najpierw, tylko muszę znowu iść po łyżkę. Dobrze. Tutaj trzeba to troszeczkę poruszać, żeby to wszystko na dół przepłynęło. To, co tutaj zostaje, nie zużywam tego. Mi wystarczy samo to mleko, które tam zostanie. W sumie nie będę przeciągał, bo to resztę mogę za chwilę sobie przecedzić. Także no, tutaj będzie z tego ponad litr, z tego będzie. Mamy takiej jakości mleko. Tak to wygląda. Zwykłe, naturalne mleko owsiane. Nie jest niczym dosłodzone, nic ten tego. Jeżeli komuś ten smak by nie pasował, coś ten tego, można sobie troszeczkę daktyli dorzucić jeszcze teraz do tego i od nowa to zmiksować, wtedy on będzie słodszy, albo po prostu banana do tego wrzucić, takiego dobrego, dojrzałego, zmiksować, wtedy będzie taka słodycz. No ewentualnie, jak nie chcecie gęste, no to można trochę ksylitolu, tylko nie przesadzać, bo za dużo ksylitolu skończy się w kiblu. I też nie jest taki, nie ma tego gorzkiego posmaku, jeżeli to zostawimy tak troszeczkę przekiełkować, bo czasami może być taki lekko gorzkawy posmak, jeżeli będzie to gotowane. Tutaj tego nie ma. Tego taka opcja, można sobie tak porobić, można też i troszeczkę kakao dosypać, ewentualnie zrobić sobie czekoladowe mleko wtedy z tego. Jest opcji tutaj kilka, także można się pobawić. A zamiast sitka można to jeszcze przez woreczek przykładowo też przecedzić. Jeżeli mamy takie woreczki te płóciane, można to przez to przecedzić, nawet to później wycisnąć z tego, że wtedy będzie jeszcze dokładniej, no bo tutaj jeszcze troszkę takich pyłków zostaje pewnie no, na samym dole. Także tyle na dziś, tyle chciałem powiedzieć na ten temat, także pozdrawiam.